Hej, z tej strony Bachus, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z... Let's Play Przeglądarka, tak jest. Mamy trailer DLC, kawałek sobie obejrzałem, ale oglądam teraz z wami. Artykuł mamy, zaraz sobie go obejrzymy. Let's go. Jego co na razie się zamykam raczej. Też nie, sobie będę stopował. Jak chcecie obejrzeć sobie cały... to po prostu... wiecie. No, obejrzyjcie sobie sami, link macie w opisie. Więc zaraz, na początku jakiś typek sobie śpiewa, to nas nie interesuje raczej. A ten gość, ja sobie czytałem na wiki o tym typie. Nie pamiętam go z fabuły, nie wiem czy on występował. Ale na wiki jest artykuł całkiem duży o tym typie. I to jest człowiek tego gościa, co w Saint-Denis go szukaliśmy. No wiecie, nie chcę spoilerować, ale pewnie wiecie o co chodzi, ma taką willę. Wiadomo. Dobra, więc oglądamy dalej. Mamy z jakimś typem, który nas wprowadza w ten biznes, rolę? Chyba rolę, nie? Mam taką nadzieję, jeżeli będą to misje, to się co najmniej wkurzę. No chyba, że będą te misje w stylu napadów z GTA 5, nie? GTA Online. Mamy pociąg, jest ewidentnie napad na pociąg. Ej, płonący dom. Wybuchy, Michael Bay, tego typu sprawy, spoko. Emerald, ruby. Chwila, co? Emerald, diamond, emerald, ruby. Private bonds we call capitale. You will procure them. Dobra. And if you value my friendship as highly as you should, please, Signor Martelli, do not speak my name. You will bring them to me. I got revenge. Ciekawa sprawa. Ale kurde. Blue water main. Impress me and I assure you it will be worth your while. Powiem wam, że kiepsko. Znaczy, ten trailer zobaczcie jak dużo osób obejrzało. Znaczy, ile łapek w górę ma, a ile w dół. Czyli ludzie raczej im się to podoba. A zobaczcie, że te łapki w dół to mogą być po prostu osoby, które myślą sobie... A, no tak, Red Dead, no to łapka w dół. Ale łapek w górę jest strasznie dużo. I sprawa wygląda w ten sposób, że ten trailer jest strasznie słaby. Naprawdę. Jak w GTA robią trailer DLC, to mówisz sobie, wow, wybuchy, wow, samochód. A tutaj trudno się coś dopatrzeć, cały czas jest pociąg, nie? I no jest ta postać, nie? Ona wprowadza nas w tą rolę, jeżeli będzie to rola. Będzie związana po prostu z tą aktualizacją. Co to ma być? Dziwne to jest, dobra. No dom się pali, nie? Spoko, krwawa forza się nazywa DLC. Kapitan. Jeszcze zobaczmy, co tam śpiewa. Są jakieś napady na domy. Ewidentnie. Tutaj, czy możemy się zobaczyć jakiejś nowej broni? Nie, nie. Raczej są to stare bronie. Dobra. Las to tego typu sprawy. Taka fabuletka była zagrywane. Kolejny pociąg. Pociąg. O, to jest ciekawe. Jakiś nowy skarb, czy co to ma być? Impress me and I assure you, it will be worth kolejny pociąg. Zobaczcie, że ten cały czas jest to samo. Toporek nie wiadomo. Takich toporków mamy 3. Może być to dowolny. Więc nie wiem, czy toporek będzie nowy. Tak czy siak to wygląda strasznie dziwnie, bo wszystko, co tu widzimy, to jest pociąg i to, co już mieliśmy w Red Deadzie. Więc mam nadzieję, że mimo tego, że trailer był strasznie kiepski moim zdaniem, nie wiem, czy to tylko moja taka opinia jest. Wiadomo, że jak mówiłem, nie jest to GTA, tutaj jest troszeczkę mniej możliwości, nie mogą dać jakichś latających główien, ale tak czy siak te trailery w Red Deadzie są kurde strasznie słabe, dałoby się pokazać coś na pewno lepszego, chyba że jedyne co oferuje te DLC tak naprawdę to napad na pociąg, bo na to wygląda moim zdaniem. Zobaczymy. Więc dobra, na razie to mamy i teraz zobaczymy sobie artykuł. I to akurat jest ciekawsza sprawa, bo tu mamy o wiele więcej informacji. Więc tak, 13 jakby co, będzie aktualizacja oczywiście. I 13 albo 14 ruszamy z filmami. Mam nadzieję, że nawet będą codziennie. Będziemy każdy szczegół, o każdym szczególe robić film. Będzie codziennie akcja. Będziemy robić, jeżeli będzie to rola, będziemy robić serię zlevelowania tej roli. Po kolei będę ja poznawał tę rolę, będziecie wy ją poznawać. Jeżeli ktoś nie ma golda, będzie wiedział, czy to kupić. Jeżeli ktoś ma golda, no to też będzie mógł oglądać, bo jestem zajebisty. Znaczy, nieważne. Dobra, wracając. Wejdź do prosperującego. Dobra, czyli tutaj nic ciekawego.
ale tutaj, Crown Force. Walejka Stolicy. O Jezu, jak to się czyta? Nie wiem, ale zawsze tutaj jestem, bo to jest moja ulubiona lokalizacja. Przydałoby się, kurde, wiedzieć. Guido Martelli, to jest właśnie ten gość, tutaj ten. I to jest gość od tego. O, właśnie! Podwładny niesławnego Angelo Brontego. Bronte, tak jest. To jest właśnie ten gość z Saint-Denis z tej willi. Dobra. Potrzebuję mocnych rewolwerowców. Stara się odzyskać cenny towar zwany kapitałem. Okej, okay. Pierwotnie został on stworzony jako środek wymiany, którego nie sięgnie czujne oko urzędu podatkowego. Ale ostatecznie trafił w ręce każdej szumowiny w 5 stanach. Teraz Bronte i Martelli chcą go odzyskać. Jeżeli zdołacie odszukać i dostarczyć Martelli, nagrodzi was dostępem do bardzo lukratywnych przestępczych zleceń. Okej. Czy to znaczy, że to będą misje? Mam nadzieję, że nie. Ja chcę rzeczy, które robię na sesji. Nienawidzę loadingów. I prawda jest taka, że jak są rzeczy na sesji, to o wiele chętniej to się robi, po prostu nie ma loadingów. Między innymi przez to. Więc jeżeli się okaże, że to będą misje kolejne, to się zdenerwuję. Dobra, dalej. Aha. Martellego obchodzą jedynie wyniki, więc żeby otworzyć drzwi do tego świata bardziej cywilizowanej. O Jezus Maria, co ja robię. Zbrodni potrzebujecie tylko niezawodnej broni i odwagi. Nie wymaga to wyłożenia żadnych własnych środków. No nie! No nie! Czyli to nie będzie rola. Nie wymaga to wyłożenia żadnych własnych środków. Czyli to nie będzie rola. Jeżeli byłaby to rola, to trzeba byłoby właśnie wyłożyć własne środki. Czyli to po prostu będą misje? Nie wiem, niech tam dadzą posiadłość, w której możemy planować napady na pociągi, banki, tego typu sprawy. To byłoby spoko. Ale jeżeli to będzie to... Nie, to będą misje. O, to jest chyba nowa spluwa akurat. Nie kojarzę, żeby w ten sposób to wyglądało. Dwururka wygląda inaczej. Tak mi się przynajmniej zdaje. Dobra, lecimy dalej. Przestępstwa i okazje. Jeżeli odwiedzicie wskazane kontakty, otrzymacie dostęp do zadań zwanych przestępstwami. Wśród przestępstw znajdziecie wszystko od konspiracyjnych napadów na dyliżanse do wielostopniowych skoków, a także porwań, brutalnego odzyskiwania długów i nie tylko. Czyli jest opcja, że to będzie coś w stylu GTA i napadów, na przykład z mieszkania. Ale coś, kurde, mam wątpliwości cały czas. Bo to, że nie trzeba płacić za to, to bardzo wbrew pozorom źle wróży. Bo jeżeli musiałbyś zapłacić, to kurde, masz jakiś content za zapłaconymi pieniędzmi, powiedzmy. A tutaj masz content darmowy, czyli content darmowy wiadomo jaki jest. No nie, no boję się tego, kurde, cały czas. Dobra, wykonywajcie przestępstwa samotnie lub w ramach całej bandy rzezimieszków. Podczas każdej wyprawy patrujcie też śladów kapitału dla Martellego. Na przykład w ukrytych skrzyniach, czy przy zwłokach pechowców, którzy weszli wam drogę. Okej, okay. Czyli to samo co zawsze. Podczas przemierzania okolicy w grze swobodnej możecie usłyszeć o łatwy łupie w postaci domostw czy obozów, które aż proszą się o wizytę i pozbawienie kapitału. Okej, okay. Czyli coś na sesji jest, ale zobaczcie, że tutaj tylko raz wspomnieli o sesji i o tych zadankach takich malutkich. Nawet to napisali, że o łatwym łupie, nie? Czyli to będzie coś w stylu na przykład tych przestępców, co spotykasz jako łowca nagród, czyli po prostu bierzesz ich, dostarczasz i okazuje się, że zmarnowałeś właśnie czas, bo do typek dał ci 3 dolary za tego typa, nie? Którego wiozłeś 5 minut. Więc to się kompletnie nie opłaca, coś czuję, że w tym wypadku będzie podobnie. Dobra, jeżeli zbierzecie dość kapitału, Guido Martelli otworzy wam dostęp do okazji. To sposób Martellego na powstrzymanie senatora Lemonie, powiedzmy, który zakłóca działalność Brontego w rejonie. Do każdej okazji można podejść na różne sposoby, nasłuchujcie rozmów i wypatrujcie istotnych celów. Albo odkryć nowe ścieżki wiodące do osłabienia pozycji polityka poprzez zdobycie jego 3 klejnotów zachodu dla Martellego. Pierwsza z 3 okazji będzie dostępna 13 lipca, a 2 kolejne ukażą się z czasem. Okej, czyli kontent będzie taki dawkowany. Spoko, mi to się podoba. Wolę content, który jest dawkowany przez dłuższy czas. Nawet nie co tydzień, tylko co 2-3 tygodnie. Nawet może co miesiąc. Jest powód, żeby do tej gry wracać. Byłoby to spoko. W GTA jest tak, że oni wycyrkują się na przykład ze wszystkich samochodów, a później przez 4 miesiące czekasz na aktualizację. Tutaj mogliby zrobić te większe odstępy, bo wiadomo, że to będzie ludzi do gry przyciągać. Między innymi mnie. Więc spoko, to już mamy załatwione, jeżeli o to chodzi. Kolejna rzecz.
Okej. Dobra. To wygląda jak właśnie, jak to się zwie? Przepustka bandyty, tylko że jest tutaj cyfra 1. Czy to jest taki reset? Klub rewolwerowca. Klub rewolwerowca to nowa, szybkostrzelna odsłona klubu podzielona na 4 odsłony. Członkostwo otwiera dostęp do ekskluzywnych nagród, premii i przedmiotów, które pomogą wam przetrwać na pograniczu prawa. A w pierwszym prezentem będzie strój Dacza. To jest akurat spoko. Chciałem zawsze mieć strój Dacza. A tu mamy strój Dacza, nawet w wersji kobiecej. Bardzo ładnie. Z każdą kupioną odsłoną zdobędziecie też dodatkowe premie PD, które pomogą wam w kolejnym etapie podróży. Każda odsłona kosztuje 25 sztabek. 25 sztabek, które zarobicie z powrotem na przestrzeni 25 rank. Okej, czy to się zwraca? Dodatkową korzyścią jest darmowa halloweenowa przepustka dla dwóch graczy. A nie! Dodatkową korzyścią jest darmowa halloweenowa przepustka 2 dla graczy. Okej, bo mieliśmy halloweenową przepustkę już kiedyś. Teraz będzie dwójka. Okej, sorry, pogubiłem się. Którzy wykupią wszystkie 4 odsłony klubu rewolwerowca. Okej, czyli kiedy skończą się te właśnie 4 poziomy, łącznie 100 sztabek złota, dopiero wtedy będzie kolejna przepustka w postaci tej halloweenowej odsłony. I to akurat już widziałem. Na sam dół sobie zeskrolowałem i powiem wam, że to akurat już raz sobie przeczytałem i powiem wam, że to jest masakra. Znaczy, spoko niby, ale jednak nie. Sprawa jest taka. W odpowiedzi na wasze prośby, część broszur, które wcześniej były dostępne tylko w ramach przepustki bandyty, na przykład umożliwiająca szybką podróż z obozu, trafi do sprzedaży u paserów. Akurat to jest spoko. Uważam, że te wszystkie ulepszacze postaci powinny być dostępne dla wszystkich. Po prostu. Czyli więcej ammo, szybkie podróże, pieczenie, jedzonka. Te rzeczy powinny być dla wszystkich, a nie dla tego, kto kurde grał kilka miesięcy temu, nie? Dalej. Oprócz tego w nadchodzących tygodniach i miesiącach będzie można nabyć też niektóre stylowe i popularne odzienie z przepustki bandyty 2 i przepustki bandyty 3. Na przykład stroje noszone przez legendarnych członków gangu Vanderlinde, czyli strój właśnie Marstona, Artura, Billa i Javiera. I to akurat jest żart. Akurat rzeczy wizualne mogłyby zostać dla osób, które grają od dawna, bo wtedy w jakiś sposób się wyróżniamy, nie? Patrz, mam strój, kurde, Artura Morgana. A ty co, frajerze? Znaczy może nie bez frajera, ale no... To jest rzecz wizualna. Chociaż akurat... Trochę żal mi osób, które tego nie mają, więc niby dobrze, niby źle. Kolejna sprawa jest taka, że DLSS będzie w Red Deadzie. Akurat spoko. Jak ktoś ma kartę od Nvidii, no to po prostu to może bardzo mocno podnieść płynność. Więcej FPS-u będziecie mieli, jeżeli będziecie mieli DLSS odpalone. No i tyle. Więc to było strasznie długie. Ja pierdzielę, sorry, że się plątałem, ale no cóż. Rzadko coś czytam na głos, nie? A kurde, powinienem częściej to robić. Dobra, no cóż, dajcie znać, co wy o tym myślicie. Moim zdaniem, kurde, to brzmi fajnie, ale coś czuję, że Rockstar to zwali kompletnie. Nic nie widzimy nowego. No może tutaj jest nowa właśnie broń. Kiedyś mi pisaliście, kiedy była aktualizacja z przyrodnikiem, że nie, to jest rzadka. To jest zwykła strzelba. A co się okazało? To, że ma dwie lufy, to nie znaczy, że to jest dwururka. Bo się okazało, że to jest jakiś specjalny karabin do polowania na słonie, nie? Więc cóż, tyle. Więc ja się z wami, proszę państwa, żegnam. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. Ja się z wami żegnam. Siemanko, cześć. Elo.